Dzień dobry, witajcie. Dwa lata temu ponad wrzuciłem na Bonkor Live pierwszą betę, chyba jakiś build bardzo wczesny gry Robin Hood Sherwood Builders. Gra autorstwa polskiego studia, które się nazywa Mean Astronauts. Nie umiałem nigdzie zobaczyć, czy oni jako ta formacja zrobili jakąkolwiek grę wcześniej. A jest ona wydawana przy pomocy oczywiście naszego ulubionego studia, największego giganta symulatorowego w Europie chyba, Playway. Zobaczmy, sprawdźmy, bo wtedy to była taka trochę farsa, mi się to chyba nie podobało. Zobaczmy, jak dzisiaj to wygląda. Przedpremierowo, jutro jest premiera gry na Steamie. Więc dzisiaj takie zobaczymy pierwsze 60 minut, o ile dożyjemy do 60 minut. Zobaczymy, jak to wygląda. Robin of Locksley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the Unforgiving Crusades. He emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue, while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of wild fate. Zaskakująco szybko się pojawiłem w grze. Tak, wiem, że tytuł jest źle zrobiony. Robin Hood Builders, tak. Już to zrobiłem. Słuchajcie, i teraz tak. No jest giereczka. To jesteśmy my. Porozmawiaj z Tuckiem. Z Tuckiem! Co? Z Tuckiem. To idę do Tucka. Dynamiczny czy precyzyjny? Bardziej realistyczny, wymagający tryb walki. Pozwala na precyzyjne wykonanie ataków. Czy dynamiczny? Swobodnie poruszanie się w czasie atakowania. No to chyba ten, nie? Precyzyjny. Ale tu mogę się poruszać. Jaki bierzemy? Ten weźmiemy, precyzyjny chyba. Dobra, na razie na łatwym, bo chcę zobaczyć podstawy tej gry. Takie rozmazany mam ekran, jakby to było wynikiem jakiegoś antyaliasingu, który tutaj gdzieś jest zastosowany. Odległość widzenia, jasność, skala rozdzielczości, właśnie 100%. Synchronizacja nie. Dobra, tutaj mam. Głębia ostrości, pokaż. A może tutaj to było? A! Może to też było, no na 100%. A jestem motion blur gdzieś? Tego motion blura tutaj nie widziałem nigdzie. Dobra. Kurde, wygląda spoko. Wow. Dzwoneczek. Co to jest? Okej. Okay. Butelka z wodą, tak po prostu. Wytwórz. Okej. Okay. Dobra, i mam butelkę z wodą. Fajna muzyka, jest dobry ambient, ale jest wręcz identyczny jak... Czekajcie. Ten rytm oraz ten dźwięk... znaczy cały czas powtarzający się cyklicznie, to jest z Gwinta chyba, albo z jakiejś gry na pewno, ale to może polskiej też. A, dobra, zginął mój syn. Dobra, tutaj są różnego rodzaju listy, mogę pobrać je. Stwierdzy mu. A, dobrze mówisz, twierdza. Tak. Twierdza, początek budowania. No? Tak, twierdza. O, tu jest jakiś braciszek. I always worry when you're away from home for long, Robin. My good friar, the sheriff will face death well before I do. Drogi Tusku.
haughty as always. I'm just glad to see you in good health, friend. Don't worry. We're not in danger this time. We're safe here. Nothing I can do after the nightmare that the Crown's men brought on us and our old home. This time they won't run into us. We're well hidden. I saw to that. The previous settlement was so goodly. I know you all too well, you crafty fox. I'm aware you're scheming to fight back. What matters is everyone made it out alive. Czarny Henryk? Henry and Freed Marian. The sheriff completely lost his composure. I must stop the enemy before he becomes too powerful. No, dziwnie machają tymi łapami. The enemies, the king and sheriff, don't stop at their own henchmen. You constantly hear about ever more scoundrels plaguing the surroundings of Nottingham. King's allies grow in numbers. Some are bought with land assignment, others threatened with death and confiscations. Definitely, Robin. Recently, Little John had his shirt cut. We can't take risks like that. He'll recover. You know him. We each have our crosses to bear. You say so yourself. Well said. You may be right. This settlement seems secure. This time no one will find us. Time to let an arrow loose right into the beast's heart. I believe you, dear Robin, but before you do that, you must regain your strength. Setting up a new village is exhausting work. Eat something, have a drink, rest in your home. No, w końcu zaczynasz gadać po ludzku. Czyli musimy iść do domu. W ogóle jak się porusza nasza postać? Jak w Helldivers. Dobra, zjedz posiłek, wypij wodę. Dobry! Nice weather we're having. Ja bym coś zjadł pana. Jabłko. Nie no, mam posiłek, tutaj czekaj. To zjem. I wypiję wodę. Dobra, uwaga. Mam mięso. Okej. Okay. Wypij wodę. O kurde, ale butla. Okej. Okay. I spać w domu. Który to mój dom? Na razie jest to tutorial taki, wiecie, ja bym chciał już przejść do swobodnej rozgrywki. Zaraz zobaczymy. Dobry den, dobry den! Dobrze wyspany, yeah, yeah, punkt kontrolny, a, okej. Okay. Do rana. Spanko. Oho! Kosztowności. Czy ja już teraz kradnę? Biorę. Idę z Tuskiem pogadać. Have you already managed to get some rest? Good friend, it'll never cease to amaze me how little sleep you need. This can't be healthy. It's good for you, as long as you have water instead of wine, good friar. I'm not swayed by this. Besides, those who sleep don't sin. I'll keep my wine. Nie no, ogólnie ja wam powiem szczerze, że w 2024 roku robienie gry, w której się nie ruszają nawet byle jak usta, nie? Tu nawet nie chodzi, żeby lip-sync był, ale w ogóle się już usta nie ruszają, totalnie. Po prostu jest postać i tyle, nie? To słabo. I knew how you'd react. Take it easy, Tuck. Your cask supply is safe. I should think so. It's a strategic reserve for a time of crisis. W Jakuzie też się nie ruszają, a gry dobre. Certainly. Not another word. Powinniście. No widzicie, no bo wam się podoba. To nie trzeba nic zmieniać. You slept so well, you misplaced your weapon. Where is your bow? This time I didn't lose anything. I broke it during a hunt. We've had so much work with building a new village that I haven't had time to craft a new one yet. The forest hasn't been kind to us of... Dobra, ja wam powiem szczerze, no ja się dowiedziałem, że to będzie gra survivalowo-craftingowa i tak dalej. Więc raczej, no słuchanie, co tam tu, tak, Tusk do mnie gada, czy tam braciszek cały.
To średnio. Sosna, zetnij drzewa. Dobra, gdzie jest ta siekiera? Chłopie, co ty z butlą biegasz? Chłop idzie do roboty z butlą, żeby się narąbać. Znaczy, no tak, poniekąd. To prawda. Gdzie jest siekiera? Dostałem siekierę. Okej. Idziemy. Dawaj tą sosnę. Czy to jest sosna? Kurwa, w co ty uderzasz? To się ścina, czy nie? To chyba te mniejsze drzewa. Świecą się. Hitmarki są. Dobrze, że wiem, że trafiłem. Ej, a tak serio. O kurwa, zniknęła. Call of Duty Legacy. Czekaj, spokojnie gościu, to jest dopiero parę minut pierwszych. Dajcie mi poznać ten świat. Ona się rozkręca jak śmierć w Wenecji. A, nie trafiam. To nie jest sosna chyba, dlatego. Stwórz łuk, stwórz strzały, porozmawiaj z takiem. O kurwa, jakie drzewko! Co tu jest? Piechur? Łucznik? Nie no, chyba łucznik, nie? Nie no, łucznik to łucznik to łucznik. Oj tak. Ciężar też. Maksymalne zdrowie. O. Mapa świata. Bo historycznie to w jakim miejscu na świecie się działo, że niby Robin żył? Według opowieści. Anglia. Anglia. Ale to w ogóle to jest tylko legenda, czy to jest udokumentowane historycznie, że taka postać była? Bo ja już nie wiem, jak to jest z Robinem. Że to jest tylko legenda i wymyślone, czy faktycznie był ktoś taki? Drewniana strzała, łuk. Dobra, stwórzmy łuk. Prawda jak Wiedźmin. A, to prawdziwe. Chris, podkreślenie, Ike jest szefem od 10 miesięcy. Witam. Witam pana Chrisa Ike'a. Witam, witam. Ja zdrowie pytam. Dziękuję bardzo. Usunąłeś te wybory z drzewka umiejętności? Ej, a dlaczego usunąłem? Raz, dwa. Raz, dwa.
3, 4 i zastosuj. I teraz są, tak? Pokaż. No są teraz, dobra. Mieszkam dosłownie obok lasu Sherwood. Jest co roku festiwal, gdzie występują aktorzy profesjonalni. Jest także centrum informacji o tym miejscu. Jest pod nim dokładnie. No dobra, no, ale wiesz, bo na przykład... Wiesz, Jezus, możecie wierzyć czy nie, jesteście osobą wierzącą czy nie, to z tym nie możecie się kłócić, bo Jezus jest uznany jako postać historyczna, która faktycznie istniała, żył w okresie i tak dalej odpowiednim. Natomiast taki Robin, który nie wiem w jaki to był rok, co to był za rok, co to było, jaki to był okres. Rok koguta, no właśnie. With a bow like this, you have nothing to fear. Unless you get on Marian's bad side again by telling her to cook for you. Even the purest steel and holy water wouldn't help you then. Time's long past. We've explained things to each other and agreed I wouldn't make this mistake again. speaking of whom, have you seen her anywhere? Be at ease. This time no one lured her into a trap. She left a... Dobra. Kwestie dialogowe. Chodź tutaj. Mogę w niego? A. Spoko. Mięso sarny muszę zdobyć. Iść na polowanie, widzowie. Bóg go broni. No, ta pogoda jest taka urokliwa, że ona się zmienia i tutaj tak strasznie... Mhm. Co to jest? Konopia. Fiu, fiu. To tak jak buraczek wczoraj na streamie. Osiągnięcie, zajaraj. Kurde. Kurwa. Nie, no jak to... Jak leci ta strzała? To nie jest robota. Dobra, mam ją. Kur... Jak upolować taką sarnę? Ja myślę, że jest burza i tyle... Co tam się dzieje? Kim on jest? Oho! Bitka! Zbój! O, sarna! Chodź tu. Jest headshot? No. Ale muzyczka. Sarna upolowana i dwóch facetów też. To jak tam wejść do nich? Mieli tu drabinę jakąś? To nielogiczne jest. W sensie... A, może wskoczyli tutaj ze skały.
To ma sens. Cieszę się, że jesteście. SZ4 Man jest szefem od 61 miesięcy, już nie 60 nauczyłem się. No, witam serdecznie. No to dobrze, że pan nie jest 60, nie? O kurwa. Dobra. Szaman. Pogoda się poprawiła. Znaczy, mam takie odczucia, że gram w grę, która wyszła dekadę temu na przykład, nie? To też pewnie chodzi o budżet, to była gra robiona przez jakieś małe studio. Ogólnie przyciszę trochę. Nie trafiłem. Strasznie dużo. What? Co w tej grze jest jak w Sniper Elite? Slow motion. Ja muszę to zobaczyć. Czekajcie, musimy się przyjrzeć temu procederowi. Strzelał ktoś kiedyś z was z prawdziwego łuku sportowego? Nie takiego drewnianego na festynie. To jest taki bloczkowy, nie? Czy jak to tam? Ja z ucha strzelam, o. To też. Kurwa! Nie no, nie wytrzyma z tą grą. Ten... Strzelanie z łuku tutaj... Ta strzała leci w slow motion. Znaczy, rozumiem to, że to jest zwykły łuk z ugiętego kawałka drewna. Może dlatego, że to jest byle jaki łuk, wiecie? Potem się będzie go ulepszać. Upolowałem. Chodź tu. Biorę miecz. Który to jest miecz? Ty, mogę zaszlachtować takiego miecz. O! Chyba jak się tu bije? O kurwa! Ty, ale to jest pała! Developer teraz siedzi w kącie i jemu smutno za te słowa. Że co, że gram w tą grę? Że mu smutno, że gadam o niej? No ale to trzeba ich głaskać po głowie, rozumiem, jak nawet źle się robi. Nie no, na razie nie jest źle, jest naprawdę taki symulatorek na razie, survivalek. Jakby mi ktoś nie powiedział, że to jest o Robinie, to bym w ogóle nie skojarzył. Poza tym, że ma taki troszkę ubiór specyficzny i ten las taki, i ten łuk, ale to... Tak jak mówię, no to może być każda gra. Jakby ktoś nie powiedział... Jakbym ja wam nie powiedział, że to jest gra o Robin Hoodzie, to byście pomyśleli, że to jest Valheim albo jakikolwiek inny survival, gdzie się po lesie chodzi i zbiera surowce, naprawdę. Na ten moment, jak jestem w lesie, nie? Dostarcz mięso do magazynu.
Okej. Patrz, tutaj jakieś szczątki. Cieszę się, że Wesemir, witam! VSMIR 666 to nie gotik. Jest szefem od 34 miesięcy. Bonkolbezi, dziwny ten gotik. Bonkolbezi, pozdrawiam pana Dawida. Bonkolbezi, pozdrawiam. Dzień dobry. Dziękuję, witam. Jakby Valheim miało taką grafikę, uważam, że Valheim ma bardzo dobrą grafikę, taką, jaką powinien mieć, szczerze. O nie, mamy już zdrowia prawie. Mogę wypić coś, co mnie zregeneruje, jakaś butla? Może leczyć się trzeba czymś. Odtrutka, piwo. O kurwa, piwo natychmiast zdrowie regeneruje. Oj, byczku. Jeszcze jedno. A jest, skąd to się wzięło, nie? Że w tych grach zrobili te... Że piwo regeneruje zdrowie, albo działa pozytywnie. Znaczy, no to się bierze z tego, że ogólnie alkohol, jak ktoś wypije dużo, to nie czuje, czuje mniej bólu i go troszkę znieczula, nie? Ale to nie regeneruje zdrowia. Tak samo z tymi energetykami, nie? Ale to chyba PUBG w ogóle mocno spopularyzowało, że jak pijesz energetyki, to... Chociaż nie wiem, czy w DayZ tego nie było. Pierw. Mogło być w DayZ najpierw. Dobra, do magazynu musimy iść. Piwo krzepi, cukier krzepi, jaja i umysł. Cytując klasyka. Czyli tutaj byłem już w magazynie, muszę mięso zanieść. Rozmawiaj. Saints and heavens above, you all fun. Oszczędzę wam tego. On, patrzcie, on chciał ze mną 10 kwestii dialogowych poruszyć tylko po to, żebym poszedł ściąć sosnę. No to dlatego ja takich gier nie traktuję poważnie, jeśli chodzi o wątek fabularny, bo umówmy się, no jest to nacechowane no gameplayem craftingowo-survivalowym, tak? Sosna w magazynie, no to sosnę w magazynie, to trzeba sosnę ściąć. Właśnie, czy tu jest element na przykład wspinaczki? Chyba nie ma. Bo bym się wspiął na drzewo. Piwo ma cukry, nie no, piwo ogólnie, piwo, jeżeli jest zrobione w taki fajny sposób, a nie taki koncerniakowy, gówniany, no to piwo potrafi mieć dużo witamin i działa tak jakby takie elektrolity też, często się mówi, że tam właśnie wypij se piwko, bo tam ma jakieś witaminki. Natomiast, no tu problemem jest ten alkohol, więc dlatego teraz się nawet stały popularne piwa takie bezalkoholowe, które nawet zalecają przy aktywności fizycznej. Jakiś sport, fit, nie wiem, jak active robią jakieś takie piwa. No ale to już z piwami nie ma dużo wspólnego, bo to smakuje jak oranżada, nie? Wiecie, o co mam na myśli, że robienie piwa, które jest oranżadą, no to jest w sumie oranżada, no. Ja na przykład w piwie cenię sobie
bardzo mocny smak goryczki. Uwielbiam, gdy jest duże ibu, gdy jest gorzko, gdy jest wyczuwalne to. Zapach też jest dla mnie ważny. A, to nie ten, to ja sosnę. Wiecie, co ja ostatnio kupiłem? Jezu, znowu się na to natknąłem. Ja pierdzielę. Fajnie wyglądało i całkowicie mi z głowy wypadło. I kupiłem to piwo, chyba puszka 10 zł i je musiałem wylać. Zgadnijcie, jakie kupiłem. Grodziskie. Ja pierdzielę, mój znienawidzony rodzaj wędzonego piwa. I ja kupiłem, kurde, grodziskie. Nie, nienawidzę, ja go nie jestem w stanie wypić. Wyżygam ci się, jak je wypiję całe. Dobra, ile mamy sosny? Mamy już. Kamień! Ile mamy kamienia? Dobra, jeszcze kamień muszę zdobyć. Tak! Naprawdę, to mi tak smakuje. Piwo, w którym ktoś po prostu moczył kabanosa wędzonego, naprawdę. Ja uwielbiam piwo i uwielbiam kabanosy, ale te dwie rzeczy razem w formie smaku do mnie totalnie nie przemawiają. Ja wędzonego piwa, ja pamiętam kiedy, ja do dzisiaj będę pamiętam. Byłem kiedyś w Krakowie. Dawno temu i był tam taki sklep. No taki naprawdę wypasiony z kraftowymi piwami. I takie piwo pierwszy raz w życiu, ja mówię, kurde, ale piwo zajebiste, nie? Tam pan mi o tym opowiada i w ogóle. I totalnie jakoś nie było na etykiecie napisane, bo ja jeszcze wtedy się nie znałem tak na tych skrótach, że jak jest to APA, IPA i tak dalej, to co to oznacza, nie? I ja tam nie wiedziałem, nie? I było piwo za 23 zł i ja mówię, ale ja muszę takie se raz w życiu, to se nie będę odmawiał, nie? I sobie wziąłem. Kurwa, to było tak mocno wędzone piwo i ja nawet one kolor nawet bursztynowy miało, tak zwędzony. Ja je wylałem całe do zlewu, całe. Ja spróbowałem wypić, dwójka moich znajomych spróbowała wypić i nie byliśmy w stanie. No normalnie... To są tak specyficzne smaki i nie mówię, że są ohydne, ale myślę, że jest bardzo mała ilość ludzi, którzy lubią to, takie smaki. Aż mam teraz... Nie pijcie wędzonego piwa, serio, albo se spróbujcie przynajmniej raz w życiu. Co myślę o grach NFT? Znaczy NFT. W ogóle teraz są popularne gry na blockchainie. Cieszę się, że jesteście. Tiger Kowaty jest szefem od 5 miesięcy. Tiger Kowaty, witam, dzień dobry. Ty, no gdzie jest kamień jakiś? Ty, tu nie da się kamienia podnieść? To skąd ja mam kamień wziąć? Mam jakiś kilof? Nie. Umarł z głodu? Z czego? Przecież wypiłem dwa piwa 3 minuty temu. Jak ta gra działa? Może wędzone były.
Znowu muszę sarny upolować, ale ta gra ma system zapisu, tak jak wtedy ja się wkurzałem. Tu się nie da zapisywać gry i ona sama zapisuje, kiedy jej się podoba chyba. Da się w to grać? W ten sposób? Albo jak będę spał w namiocie, to się będzie zapisywać. Co to jest za... Co? Co? Nie, nie, nie chcesz mi powiedzieć, że oni naprawdę nie ukryli źródła światła w grze. Nie, ja to muszę zrobić zdjęcie. Oni kurwa nie ukryli źródła światła, one miało w drzewie być schowane. Jezus Maria, zostanę zawału. Oni wzięli asset, nie asset, to się wzięli po prostu... Czekaj, bo zaraz odlecę. To tak się robi źródła światła, żeby wyglądały, że przelatują między liśćmi w drzewach. Czekaj, ja muszę tam podejść. Ty, obracaj! Możesz... Ty, nie, czekaj! To jest lustro! Czekaj, co oni wy... O Boże, to naprawdę zostawiliście... Co? Co to jest za mechanizm? Naprawdę? Nie, ja myślałem, że to jest naprawdę już teraz beka totalna. Co to jest za mechanizm w ogóle? Zagadka jak z Tomb Raidera. No dobra, ale jakie jest źródło światła? Gdzie jest światło? Powiedz mi, gdzie jest słońce? O co tu chodzi? Ale pali słońce, aaa! Czekaj, czy mnie spali? Nie. Nie doszukuj się słońca tam. Świeczka się paliła? Gdzie się świeczka paliła? Nie ma. Ej, szczerze myślałem serio, że oni nie ukryli tego. Naprawdę pomyślałem, że to jest giga wtopa, nie? No bo takie rzeczy to się w drzewach ukrywa często, albo w jakichś budynkach, że na przykład, żeby dźwięki były, to taki głośniczek się na przykład gdzieś w ścianie, w teksturze się umieszcza, żeby za ściany były dźwięki szły, nie? Mega zagadka, no, ale bym napisał na Twitterze. Dupy by pękły. Konopia.
Nie jestem z game devu, to się nie wypowiadam. Dokładnie, nie jesteś z game devu. Ej, w ogóle, a jak mi ta pizza zaszkodziła, nie? To ja miałem prawo wystawić im negatywną recenzję, skoro na przykład nie mam wykształcenia gastronomicznego. Na przykład pizza, zjadłem pizzę, dostałem obstrukcji, bolał mnie brzuch i jelita i miałem prawo narzekać czy nie? No nie miałem. Nie potrzeba asetu do źródła światła, ale są czasami takie gotowe już jakby, wiesz, przedmioty, które robią coś. Na przykład, tak jak mówię, no głośniczek, jakieś radio, żeby dźwięk wydawać, albo w tym wypadku na przykład jakaś lampa czy coś. Nie wiem, akurat w tym wypadku, no pewnie poukrywane są. O Jezus. O kurwa, biją się. I to będzie bitka, moi drodzy. Wow! Hola, hola! Serio, ja go jednym uderzeniem... Przynajmniej walka realistyczna. A, to była kolekcjonerska wersja, a ja ją zjadłem. Nie mogę mieć... żalu. Ugotujmy coś. Pieczony zając. Nie mogę. Ale ja wam powiem, że jakbym miał grać w tą grę tak dłużej, to bym żygał chyba tym lasem już. Bo ta gra będzie polegała na tym, że będziesz tym lasem łaził cały czas. Od czasu do czasu do wioski. Nie, to była jakaś lokalna, wiesz, Hirek, taka gdzieś na osiedlu pizzeria. To nie była sieciówka. Kiedy ty nie narzekałeś na jakąś grę? No to musisz mi zabronić narzekania, no. Musisz mi zabronić. Muszę dostać pismo od ciebie, że nie mogę narzekać. Znaczy nie od ciebie, tylko w ogóle jakieś... wezwanie przedsądowe. Zakaz narzekania. Nie, ja narzekam akurat. Na przykład ja ci powiem szczerze, że nie... po prostu nie gram w takie gry jak jakiś Path of Exile, jak Last Epoch, jak niektóre inne, które są tam, tak jak ty to mówisz, że o, zajebiste, nie wiadomo jakie. Też mi nie trafiają w moje gusta. Całe życie narzekasz, że coś cię boli, jak zjesz coś kupnego, ale jak piwa... napijesz się, to nie narzekasz. Ale Wolterus, czy ty porównujesz jedzenie z piciem? Czy ty porównujesz na przykład, nie wiem, kebaba do napoju gazowanego, którym jest piwo? Wolterus, powiedz, że trolujesz i udajesz. Albo jesteś niespełna rozumu dzisiaj przez jakąś chorobę. Wchodzimy do dungeonu. Dawaj. Święte drzewo.
Jest sobie drzewo. To jest jakieś miejsce mocy? Ja będę pozyskiwał to? Co to jest? Pokaż. Jeden z przedmiotów wymaganych do budowy posągu. A, to trzeba posąg wybudować. Ja narzekam na gry. Bo jak narzekam na grę jakąś, na jej elementy, to wtedy słyszysz narzekanie. Ale przecież jest wiele gier, w które gram i mi się podobają, teraz aktualnie nawet przecież. Patrz, na przykład narzekałem na Talosa, ale finalnie oceniam tą grę za jedną z najlepszych z, w ogóle tamtego roku, bo ona w tamtym roku wyszła. Jest świetną grą, przeszedłem ją. Narzekałem, bo mi się już po prostu dłużyła, nie? Tam już później na przykład te ostatnie zagadki w Talosie to już były takie, że już się nie chciało. I gdzie tu jest jedzenie i picie? No i widzę ten po lewej stronie, no to muszę coś zjeść i się napić, nie? Węgorz. Dobra. Tu nie ma ani jednego... Idziemy te sarenki ubić. Co dalej? Gram w Deep Lock Galactic i tak dalej. Słuchaj, ja ci powiem, bo wy też podchodzicie do takiego czegoś w drugą stronę. Jak wszyscy... zobaczcie sobie na YouTubie polskim. Jak oglądaliście kiedyś swoich ulubionych Royo, Roka, nie wiem, jakichkolwiek innych twórców, którzy nagrywali jako pierwsi w Polsce jakieś gameplaye z gier, omawiali je. Czy tam widzieliście recenzje, w których besztali gry? No nie, bo takimi grami, które są słabe albo ohydne, się nie opłaca zajmować, więc lepiej zrecenzować coś, co jest fajne, pozytywne, co się ludziom spodoba. Takich osób jak Energeek, które robią o złych grach recenzje, jak one są złe, jest niewiele w Polsce. I nagle teraz jest tak, że jak ktoś powie coś o grze, że na przykład, o Boże, zobaczcie przecież jak to wygląda, nie? Na przykład tam, tutaj bym powiedział, że tam w tle jakaś mgła i tak dalej. No akurat tutaj wymyślam w tym momencie, nie? Na potrzeby tego. No to nie, on znowu narzeka. Mamy w ludologa. O, kurwa, znowu nie pasuje. O, tylko byś narzekał. O, może byś zagrał i się bawił grą. O. Evil Kozort, czy ty słyszałeś, że ja powiedziałem osób jeszcze wiele lat temu nagrywających od początku YouTube'a, a nie w przeciągu ostatniego roku? Zobaczcie, jaki fajny element mgły od ognia za nim. Patrz, jak się fajnie, to jest ludologiczne bardzo. To jest metafora, moi drodzy, ducha lasu. Not much longer. Kogain awaits us. You'll see. Red or foe. Ty jakiego garba dostał? Swój czy obcy? Depends what you think of King John and the sheriff. One onto the pyre, the other to stoke the flames with. Jednego na sto, z drugim do ognia dokładać. To swój. Very well. The name's Theobald. Good master, on a quest to find Kagane. On the road for months, all of us. The sheriff, may his part shrivel and fall off, has been a fool. Kokane, don't take offense, but that is a made-up place. Not made up, but legendary, and I shall find it. Besides, better to look for Kagane than to live where the There's some right on your side. Perhaps you'll make a stay at my village, it's... I'll stop you there. I thank you, but we continue on. The sooner we set out, the faster we'll... Damn it, what now?
spirits. Co tam się dzieje? Kurwa, jakieś dzik... Ty, Wataha przyszła! Ale to tak ma wyglądać? Odciąłem mu... Jak ta ręka wyglądała jak od manekina. Ty, co to za dym? A, bo to jest łatwy poziom pewnie, wiecie, dlatego też jest taka łatwa walka. Niewymagająca. Blasted savages. Normally we manage, but we've been on the road for some... I've no... Thank you. Siedzą. Rozmawiać z David. Michael. Mieli coś fajnego? Nic. Idziemy do góry. Wataha! Boko, czy ty wiesz, czy Troja modyfikuje piecyk do pizzy? No to się musisz go zapytać! Co nie znaczacie? Dobra, 5 mięsa, bo my musimy znowu zrobić to samo, nie? Zadanie. Drogowskaz. Jak to się robi niby? A, że szybka podróż jakaś, tak? A, co jest? O kurde. Jestem ponownie. Czyli jest szybka podróż tutaj taka. Jak oceniacie tą grę na razie po tym co widzicie? Od 1 do 10. Jedenaście. O, no to przynajmniej podoba się. Widzicie? Poczajmy się. Ciekawe jaki jest zasięg łuku.
Czekajcie, dostaję obrażenia. Nie no, nie dostaję obrażeń chyba. On nie dostał obrażenia ani jednego. Strzał mamy. Musimy wytworzyć więcej. Gdzie jest jakaś sarna? No i co? Teraz muszę upolować niczym myśliwy kilka saren. A one biegają jak popieprzone, patrz. Pełny ekwipunek. Zajebiście, tylko totalnie nie wiem, co jest potrzebne, a co nie. Prawdopodobnie jakieś żarcie. Aha, mogę w ogóle sobie tutaj wyekwipować to. Ty. Siema. Ty, przyszły do mnie. O kurwa, widzieliście to, jak to leci w bok? Nice. Dobra, idziemy do bazy. To jest single player. No przez to, że to jest dla jednego gracza, to nie będzie długo żyło. W sensie to... O Jezu, zaś narzekam, nie? No ale, no nie, no umówmy się, słuchajcie, tutaj by musiał być tryb multiplayerowy, żeby ludzie w to grali, żeby razem utrzymywali tą grę online, cały czas aktywno mówili o niej, że się fajnie bawią i tak dalej. Hej, dopiero przyszedłem, ale patrząc na twój gameplay, to mega podoba mi się ta gra. Gdzie można ją kupić, bo z chęcią by w nią pograł, komentarz sponsorowany. O, widzisz, smoking. Ty to jednak jesteś gość. Nie no, to ma kampanię, nie? Tylko... Nie wiem, czy ty jesteś takim gościem, który będzie zwracał na to uwagę, że tam... Braciszek, jakiś mnich ci opowiada niesamowitą historię o tym, że trzeba na końcu zebrać 20 kawałków drewna, nie? Koniec końców. No bo patrz,
Zobaczmy, o czym oni dyskutują. Saints and heavens above, you're back safe and sound, good Robin. Allow me to ask. Pozwól, że spytam, jak sprawa z naszymi sarenkami? Miałeś udane łowy. Jak długo się znamy, że jeszcze musisz pytać? Moje oko i tym razem mnie nie zawiodło. Mam jedynie nadzieję, że wystarczy dla każdego. Dopilnuj, by wszyscy zjedli dziś ciepły posiłek. Najświętsza panienko, oczywiście tak zrobię. Posileni pod twoim przywództwem będą mogli zająć się solidną robotą. No, no lubisz takie dialogi w grach? Słuchać o tym? Gdzie i tak musisz do koniec końców 30 kawałków mięsa zebrać? What do you mean by that? The expansion of our settlement, of course. The merry men. Rozbudowa naszej osady, okej. Okay. No dobra, i w skrócie. On chce, żebyśmy, moi drodzy, zebrali dużo drewna, żebyśmy zbudowali osadę. Oho. A, no i widzicie, i tutaj zarządzamy swoją wioską, tak? Tu będziemy wycinać drzewo, essa, dob, dob i nie ma, nie? Moi drodzy, dom. No i potrzebujemy sosny i kamień i będziemy normalnie budować całą wioskę. To jest akurat fajny tryb, muszę powiedzieć, tu mi się to podoba. A, i będziemy musieli myśliwych potem, czyli my tak naprawdę będziemy robić całą tą... To jak Medieval Dynasty, nie? Coś jak w Medieval Dynasty. Całą osadę będziemy tworzyć. O kurde, ale ciasto rośnie, widzowie, na pizzę. Na ciepłym komputerze. Trzymam je w folii, żeby wilgoć trzymało. Będziemy zaraz wychodzić. Znaczy wychodzić, będziemy robić pizzkę dziś. Pewnie znów zakalca zrobisz. Jakiego znów? Kiedy zrobiłem zakalca? Idziemy kamienia zebrać jeszcze. Potrzebujemy kamień. Kamienia mamy. Nie wiem, czy jest walka i dungeony i bossowie. Nie wiem, dopiero zacząłem grać. Cześć, Patka. Cześć, co tam u ciebie? Powiedz mi, Wpadka, ile było gry aktorskiej w tym, bo widziałem na tym te szoty wszystkie później na tym, nie wiem, czy oglądałaś ten film z podsumowania Pizza Day. No tam żeście grymasili trochę przy jedzeniu tej pizzy, żeście grymasili. To nie wiem, dobre to było, czy niedobre to było, czy to była gra aktorska i było pyszne. Co? Kamień jest tu. Okej. Okay. Nie, kamień jest tam. Czekaj, sosna? To jest magazyn? A skąd ten kamień? No dobra, idziemy pierw do magazynu. A, była ciekawa. Znaczy, bo ja podejrzewam... bo jeżeli to było kimchi, czyli to była kwaśna kapusta, tak? To ona po podgrzaniu mogła niestety zmienić się w dosyć gorzkawo kwaśną, taki, ja wiem, o co chodzi. To jest tak, jakbyś kapustę kiszoną nałożyła na ją potem w piekarniku upiekła. To może nie do końca być to, czego się człowiek spodziewał, nie? No, weźmy, zbierzmy. Kamienie. Dobra, kamień w magazynie. Idziemy do magazynu. Dajmy kamień. Wybuduj dom.
O kurde, chatkę na drzewie wybudowałem. Essa. Idą budować. Pokaż. Poszli budować. Pa, pa, pa. To akurat fajne. Bo myślałem, że to jest zwykły taki survival. A tutaj widzę, że to jest takie budowanie całej wioski Sherwoodowej. Robin Hood. Co on tak się patrzy na mnie, jak bije tym młotkiem? W Berlina jadłem najlepszego kebaba na świecie, chyba tak? To zazdroszczę, gratuluję. Pyszne było przeżycie. Domyślam się, że tam mięso było świetne, takie, nie? Też odpowiednio dobrana warzywa, które są fajne. Sosik, no to pewnie na wielu płaszczyznach dobre. Idę z takiem porozmawiać. There you are. I saw the new building. A fine job. I've always believed that carpentry is an exceptional craft. True. Looks cozy. Now is the time for the people who live there to get to work. Fortunately, none of them expect a free dinner. We have a few tool production specialists here, and if you build a furnace, you will see that for yourself. Tuck, are you trying to use some underhanded ploy to send me out into the woods? God forbid! This time to the quarry. The furnace requires stone. Extract it and watch over the construction. You won't regret it, as we need the tools the furnace provides. Dobra, świetnie. Sosna... No nie, no niesamowite jest to. Znowu muszę sosnę w magazynie trzymać. Not me. I'm hurting all over, Robin. It's good to see you too, John. Oh, something. Mały John. To ten mały John, słynny. Swinke Live jest szefem od 12 miesięcy, 12 lat starszy. That must be normal at your age. No, dzień dobry, dziękuję, Swinke Live. At my age, you've forgotten about our meeting on the bridge, or what? You don't forget a blow like that. Although. Couldn't be any other way with a teacher as excellent and a friend as Dobra, nie zmienia to faktu, że niestety no wszystkie postacie, które tu widzimy, włącznie z naszą, są zbudowane dosłownie z takich elementów, no, w takich miejscach dziwnie się zginają i poruszają, że cały czas wiecie, że gracie w grę zbudowaną na takim asecie z tych NPC-ów symulatorowych, nie? I to akurat widać bardzo mocno na tych postaciach. Czekaj, no a co to ten dom w ogóle jest taki tutaj? O kurwa. Trzcinę w magazynie zebrać, kamień w magazynie. Kategoria, alchemia, pusta butelka. Może coś zjemy? Skrzynka kowala, przeciągnij przedmiot na sam, aby go ulepszyć, okej. Maść. Zdrowie. Dawaj. Wmasujemy maść. Aha. I regenerujemy zdrowie. Mały John miał długie włosy. Sosna tutaj leży. Gdzie jeszcze sosna leży? Muszę jej trochę zebrać. Dawaj, buduj coś. No przed chwilą dom wybudowałem. Żeby tutaj coś budować, to musisz, wiesz, mieć odpowiednie surowce. Trzeba je zbierać. Co właśnie czynię. Robin Hood? No, Robin Hood, no. Robi gnój.
Dobra. Słuchajcie, i teraz potrzebujemy kamieni zdobyć oraz trzcinę. Gdzie my tą trzcinę musimy zdobyć? Panie, trzcinę to na wodzie. Smokes on the water. To by były dymy na wodzie. A my idziemy po trzcinę na wodzie. Kamień. Dobra, damy do magazynu zarówno sosnę, jak i kamień. Kamień. Sosna. Dobra. Idziemy po trzcinę. Co dzisiaj na pizzę, co ja będę dawał dzisiaj? To co mam w lodówce. Bo ja właśnie dzisiaj chcę zrobić pizzę, dlatego że zostało mi jeszcze nawet z Pizza Day'a jakieś różne składniki. Trochę szynek, trochę sera startego, wiesz, trochę... różnych rzeczy, totalnie. Totalnie różnych rzeczy dużo. Więc co mam, to wrzucę. Tak zwana pizza na winie. O, tu może będzie trzcina. Cześć, Szymi, cześć, dzień dobry. Witam nowego chattersa. Czy my mamy, moi drodzy, first? Nie, my nie mamy first. Ja muszę dodać takie coś. First chatters. Jak ktoś pierwszy raz coś napisze, jest nowy. To, że idzie taki sigma, że jest nowy. Mhm. To muszę go dodać. Najlepsze takie wychodzą pizki. Oj, byczku. Najlepsze. Działa to czy nie? More. A to jest jakaś... Albo nie jestem zalogowany. A, widzisz. O. Teraz mam. Dobra. Co to jest? Glina. No to potrzebujemy odpowiednio trzcinę potrzebujemy jeszcze zdobyć. Gdzie jest, kurde? Tutaj trzcina gdzieś może być. To jest glina. Tutaj nie ma. O, to jest trzcina? O, patrzcie! To myślałem, że to jest to źródło światła, które daje taki efekt, widzicie? Przez drzewa. O, to jest trzcina. Dobra, i można teraz cofnąć się do bazy, tak? Dobrze mówię? Hopla. Uwaga. I teraz do magazynu zostawimy to i zobaczymy, co tam ktoś powie, nie? Chyba do wybudowania coś, ogień zmian, czyli kowala trzeba wybudować czy coś. Albo ognisko jakieś. Wybuduj piec! To nieźle.
Pokaż ten piec. Idą robotnicy. Tak się patrzą na mnie. No, wybudowali. Okej, okay, no i tutaj można przetapiać. Porozmawiaj z Tuskiem. Panie Tusku! Wonderful, Robin. You've mastered the portion of duties related to managing the village. As you see, I can manage that. Let's hope no roofs fall on anyone's head. I can think of at least one person in Nottingham Castle who could use a roof collapsing on his head. Robin, though I do have a similar sentiment towards falling roofs and the... So? That's the plan. There are, however... What do you mean? I have two in... Yep. Serio? Like... Czy widzicie, ile ja klikam? To było chyba 40... 40 okienek dialogowych tu chyba było. Ogromna mapa, powiem wam szczerze. Wygląda zacnie. Idź w wyznaczone miejsce. Dobra, idziemy tam. No, on jest szczupły trochę, nie? Braciszek tak. Pokaż, jak był przedstawiany braciszek tak. Braciszek... Tak... No! No był, miał bebzolek, ale nie był też taki jakiś... ogromny, chociaż w niektórych wypadkach... Co jest? Co się dzieje? Halo? Co jest? Polityka wiozą! Jakiego mam kompa? Pod spodem, pod streamem, jak zjedziesz, to zobaczysz, tam mam spis pod zespołów. Będę w tym roku trochę go odświeżał. W sensie nie spis, tylko kompa trochę będę odświeżał. Coś tam się wymieni, coś tam się odświeży. Dobra, idziemy. Idę w wyznaczone miejsce. Oho! Mały John. Finally, you're here. I'm the one with sore bones here, not you. I saw a camp in this area. You're fiendishly fast for such a bruiser. What is this camp? Regular thugs, but they can cause trouble if they find us. Besides, sold a mite and something in the hollow tree. Now you have my attention, John. No time to waste. First things first. Sneak up to the guard there. He's watching the cam and he doesn't look tougher than you, so he shouldn't have a problem. All right. I'll hide in the grass. Czyli obóz, moi drodzy. Będziemy na bandziorów napadać. A czy my, jak będziemy napadać na bandziorów, nie jesteśmy wtedy samimi bandziorami? Ale musimy zjeść i wypić. Mogę nie mieć co? Piwo. No piwo to wypiję. Zdrowie natychmiast. A, bo pragnienie spada jak się piwo. Ale.
Dobra. No chyba se żartujesz, że mnie widziałeś, jak ja jestem w trawie. Pokażę, jak tu wygląda zapis gry. Dobra, na szczęście tu mi zapisało grę. Finally, you're here. You're now. No, chodź. Zabij wroga z zaskoczenia. Zaskoczenie. And that's how it's done, old timer. Pokonaj obóz. No i który to jest obóz? Obóz synów Adama. Idziemy udupić ich. Synu Adama! Dostaniesz na łeb! Co on to? Szaszka mu wypadła z góry. Niesamowite. What, kurwa mać. Dobra, coś tam odblokowałem. Strzały, nie mogę zbierać strzały, to spoko. Sprawdź, co bandyci ukryli w drzewie. No, dostałem klucz? Mam. Kurde, butelkę i coś tam ukryli. Jedzonko. Dobra, zjedzmy może, co? Pieczona sarna. Muszę coś spożyć. Mają coś jeszcze dobrego? Węgorz. Mogę upiec jakiego węgorza? Kociołek. A tu już nie mogę zebrać.
porozmawiać z małym Johnem. Idę. Idę do małego Johna. Ciekawe, co powie. Czy wyłączyć to? No nie wiem, zaraz będę zmieniał grę, no. Chciałem to przetestować. Powiem tak, to nie jest gra, która mnie zachęca do tego, żeby spędzić w niej cały gameplay, żeby całą grę przejść, to na pewno. What did those dodges hide in there? Looks like loot from a theft. Some gold, some jewelry. I'll have a look around the area as soon as I feel better. Well, I myself... By God! You grow... Dobra, a czy mały John... Zaraz, co ja zrobiłem? To tu mi się świeci teraz. Czy mały John taki był, że on miał kurwa 2 metry? Pokaż, mały John. Mały John. Był taki ogromny? Mały John Robin Hood. A, on był taki gigant. A kojarzycie tego Robin Hooda Disneya, co był... Znaczy Disneya, no Disneya, patrzcie, pokażę wam. Co był... Oni byli zwierzętami? Że był ten? Duży, to był ten? A? Może kojarzycie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Reputacja w regionie. Okej. Okay. Czyli muszę repę tutaj wbić. Wytyfy to fake? Czemu fake? Spadnę, to się ubije. Siejka, wszystkim się ma. O, ale upadłem. No i tu jest ta wioska, którą możemy rozbudowywać, tak? Czyli jakiś domek, jakiś piec. Tutaj mogę, o, podejść pod to miejsce. Zobaczcie, co tutaj można zrobić. Jeszcze zobaczymy, nie? Więc tak, można dodać chatę trapera, strzelnicę, plac treningowy, tawernę, kowala, kuchnię, chatę alchemika, tkalnię, kamieniołom, tartak, farmę, no i oprócz tego dekoracje jakieś. Posągi, nieposągi, płoty, czyli nic innego jak taki połączenie survivalowej gry z City Builderem. Tylko to jest, kurde, no powiem szczerze, to jest taki Medieval Dynasty, ale w lesie Sherwood, no. O, witam. Na przykład mogę wyciąć. Bum. Tak? Wyciąłem. Tu nie ma lasu. Tu, o. O, tu wytnę, o. Tu wytnę, o, nie ma. Wycinka. I teraz tak, myśliwi. Mogę myśliwych przypisać więcej. Przypisani robotnicy, żeby więcej... o, patrz, mięso sarny, tak? Niech zbierają mięso sarny. Tak? Prędkość wytwarzania. O. I co, idziemy dalej?
Wędkarze. Niech też jakiś wędkarz jeden łowi. Zielarz. O, no to widzisz. Myśliwi. To trochę mniej myśliwych. Zrobimy dwóch. Zrobimy jednego takiego. Okej. Okay. Jedzenia nie mamy za dużo. No i też musimy zrobić tak. I zrobimy tu górnika, nie? Dodamy górnika. O. I każdy poszedł robić coś, swoją profesję. Dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy. Pierwsze 90 minut, czyli półtorej godziny za nami. Trochę się tam pomęczyłem, bo ten save nas niestety zatrzymał. Po tym save'ie tak średnio mi się chciało, ale no spróbowałem jednak jeszcze kontynuować, bo ten system save'ów jest taki moim zdaniem troszkę uporczywy. Właśnie, a propos save'ów, czy ja mogę na przykład iść teraz do mojego łóżka się przespać i wtedy mi się coś, nie wiem, zagnuje HP i tak dalej, zaraz zobaczymy. Czy ja do tawerny wtedy szedłem? Tutaj do domku pójdziemy. Pokaż, o. No i slot. Wybierz moment pobudki, początek dnia. No tak, HP mi się zregenerowało. Gra się zapisała. No i kontynuujemy rozgrywkę. Tak, moi drodzy, i teraz co warto by było powiedzieć o tej grze? Przede wszystkim tak, klucz dostałem od twórców gry do sprawdzenia, także dziękuję. I teraz premiera jest 29 lutego. Bądź była, jeżeli to ktoś ogląda na zapisie, na przykład na wideo na YouTubie. Ceny niestety nie mam tutaj podanej. Demo można ściągnąć. Podczas całego festiwalu można było demo ściągnąć. Natomiast to jest pełna wersja gry, to co ja mam w tym momencie. No i co? Sami macie napisane. Robin Hood, Sherwood Builders. To gra przygodowa, łącząca elementy RPG, base buildera, w której wcielamy się w rolę klasycznej legendy. Śmiałka walczącego w imię obrony ludzi uciśnionych przez tyranię. No i tyle. Wydawane przez Playway, robione przez Min Astronauts. Polska gra. Polska gra o niepolskim bohaterze. Gdyby Robin Hood żył w Polsce, jakby się nazywał? No właśnie, Robin z Hoodu, nie? Albo jakoś tam inne żarty są wobec Robin Hooda. No nie ma ceny, niestety nie mam ceny podanej, ale czekajcie, jeszcze zobaczę, czy może cena jest tutaj podana. Pozwolę sobie sprawdzić, czy cena... No nie, no nie widzę. Nie widzę. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, życzę wam, pozdrawiam Bonko Life. No.